Pradziadek mój pracował u Żyda, który nazywał się Pelta. Pracował w piekarni. Ten Pelta zawsze po 3 dniach pieczywo, które nie schodziło, spalał w piecu. I mój pradziadek go zawsze prosił: Pelta, nie pal tego, daj mnie to na wieś. U nas na wsi bieda, głód. Ja pokruszę z mąką, pokruszę, mówi, z mlekiem. Dzieci zjedzą, przecież to dobre pieczywo. Pelta twierdził, że nie, trzeba spalić i koniec. Wybuchła II wojna światowa. Niemcy założyli w Opocznie getto. Latem 1940 roku babcia moja wychodzi przed dom tutaj. Patrzy, a przy korycie dla świń jakiś człowiek zarośnięty, brudny, je to, co dali świniom przed chwilą, a więc tłuczone ziemniaki z pokrzywami. Babcia się wystraszyła, pobiegła po swojego ojca. Przyszedł pradziadek, spojrzał, mówi: Boże, Pelta, to ty? Ten podniósł wzrok, mówi: Skorupa, jak ja cię dobrze widzę, jak ja cię kocham. Zaczął go ściskać. Dziadek, mój pradziadek zaprosił go do domu, wygolił, dał ubranie i dał mu chleba, dał słoniny, dał też mleko i mówi: Słuchaj, Pelta, idź przez rzekę w pław, tam jest brud, tylko nie idź koło mostu. Tam Niemcy z reflektorem w nocy pilnują, bo jest młyn. Jak przejdziesz, to cię namierzą. Idź, mówi, brodem. Dobrze, dobrze. Poszedł. Słyszymy terkot karabinu. Babcia mówi, że pobiegła z bratem Staszkiem i z ojcem, a Pelta leży na wodzie, rozkrzyżowany. Chleb, mleko, wszystko się rozlało. Płynie z nurtem rzeki.